Dobry wieczór, Mroczna Armio. Witam Was serdecznie w kolejnym wydaniu Mystery News. Jeżeli jesteś nowym widzem, to będę wdzięczny za pozostawienie subskrypcji, a stałych widzów kanału zapraszam do lajkowania i komentowania tematów, które poruszę w dzisiejszym odcinku. A oto, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Wieś Jawronik. Zmarłym obcinano tu głowy i wybijano zęby. Mroczna historia z pogranicza Bieszczad. W Japonii odnaleziono zabójcę demonów, miecz do walki ze złymi duchami. Coraz więcej niepokojących doniesień o zestrzeleniu niezidentyfikowanych obiektów latających na świecie. Na koniec porozmawiamy o nietypowym przypadku kobiety, rzekomo opętanej przez demona. Jawronik to z pozoru niczym nie wyróżniająca się spokojna wieś na pograniczu Bieszczad i Beskidu Niskiego. Dzisiaj stoi opuszczona, ale niegdyś tętniła życiem. Nie każdy wie, że kryje się za nią mroczna historia. Historia Jawronika, którego nazwa wzięła się od drzewa Jawor, sięga połowy XVI wieku. Dawniej tętniło tu życie, a miejscowa ludność spokojnie trwała w swoich domostwach. Jednak wszystko zmieniło się po II wojnie światowej, kiedy mieszkańcy zostali wysiedleni, a wieś zniszczona. Pozostały po nich zarośnięte piwnice, studnie i podmurówki dawnych domów. Obecnie według stanu na 2020 rok mieszka tu zaledwie 25 osób. Z Jawornikiem związana jest również pewna mroczna historia. Jak głoszą przekazy, miejscowa ludność łemkowska panicznie bała się różnego rodzaju wampirów. Wierzyli, że wszystkie krzywdy i choroby następowały w wyniku pośmiertnych działań zmarłych, upiorów. Aby się przed nimi chronić, zaczęli odprawiać specjalne, przerażające rytuały pogrzebowe. We wsi Jaworniku, nad Osławicą, nie ma jednego człowieka pochowanego na cmentarzu, który by nie miał wbitego w głowę ćwieka lub uciętej i u nóg położonej głowy. Aby zapobiec wędrówkom pośmiertnym upiora, obwijają zmarłemu szyję młodym pędem głogu, a w serce wbijają gwóźdź z brony lub trzy żelazne ćwieki. Dla odwrócenia złego ucinają też głowę i kładą twarzą na spód, w nogach. Inną znaną praktyką było wykorzystanie maku. Miejscowi obsypywali nim nieboszczyka, a także sypali go w drodze z i do cmentarza. Uważano, że miał on właściwości usypiające. A było go tak dużo, że zanim upiór by go zebrał, na zewnątrz nastałby już ranek. A przecież o tej porze dnia złe moce traciły swoją siłę. Za pazuchę wkładano mu też nasiona dzikiej róży, która miała chronić przed obudzeniem. Według źródeł ostatnie pochówki wampiryczne najprawdopodobniej odbywały się jeszcze w XX wieku. Jeżeli chcecie więc poczuć gęsią skórkę, wciąż możecie udać się na cmentarz, który skrywa się na zboczu, w totalnej gęstwinie. Znajdziecie tam zarówno stare, jak i nowe nagrobki. Podczas wykopalisk w pobliżu japońskiego miasta Nara, archeolodzy odkryli ponad dwumetrowy miecz, który pochodzi z IV wieku naszej ery. Jak twierdzą, służyć miał do walki ze złymi duchami i demonami. Wierzenia i tradycje Japonii w okresie Yamato, czyli od około 250 do 750 roku naszej ery, były oparte na mitologii Shinto, czyli drogi bóstw. Charakteryzowało się politeizmem i kultem animizmu oraz szamanizmu. W świecie wielu bogów swoje miejsce odnajdywały również demony, duchy i najróżniejsze stworzenia. Nie wszystkie jednak były dobre. Niektóre swoją obecnością zwiastowały chaos i zamęt, zniszczenie lub śmierć. Japończycy wierzyli, że za pomocą świętych przedmiotów i artefaktów takich jak amulety, talizmany lub tabliczki, można ochronić się przed złymi siłami. Okazuje się, że nie samą magią zwalczano potwory, ale także żelazem. Archeolodzy z Japonii prowadzili w listopadzie 2022 roku wykopaliska w pobliżu miasta Nara na wyspie Honshu. To stolica prefektury, z której w okresie Yamato dwór cesarski zarządzał całym krajem.
Badaczom udało się odnaleźć tam olbrzymi kopiec pogrzebowy sprzed ponad 1600 lat. Jednak największą uwagę naukowców przykuło to, co znajdowało się w jego wnętrzu. W grobowcu znajdował się żelazny miecz, który miał prawie 230 cm długości. Przypomina flamberg z charakterystyczną pofalowaną głownią, która wyglądała jak płomienie. Broń miała być wykorzystywana przez zmarłego w krainie śmierci. Archeolodzy uważają jednak, że żelazny miecz był zbyt duży, aby ktokolwiek mógł nim władać. Badacze sugerują, że mógł zostać wykuty, aby złożyć go razem z pochowanym człowiekiem. Po śmierci broń miała służyć zmarłemu w walce w zaświatach ze złymi duchami lub demonami. Autorzy odkrycia twierdzą, że miecz mógł być tak zwanym dako. Miecze dako również miały płomieniste klingi. W przeszłości odnajdywano je na terenie całej Japonii, również w grobowcach. Naukowcy twierdzą, że taki rodzaj pochówków wraz z mieczami dako był powszechny w pierwszym okresie Yamato, czyli Kofun. Nazwa tej epoki pochodzi od charakterystycznych kurhanów w kształcie dziurek od klucza, które budowano dla rządzącej w tych czasach elity. Dako rzadko były wykorzystywane w walce. Japońskie kurhany były naprawdę duże. Najmniejsze miały około 10 do 15 metrów średnicy, a w całym kraju zbudowano ich ponad 160 tysięcy. Ten, który odkryto w prefekturze Nara, nazwano Tomio Mariyama. Jego średnica wynosi aż 10 metrów i ma blisko 10 metrów wysokości. Archeolodzy są przekonani, że został wybudowany dla członków rodziny cesarskiej Yamato. Co ciekawe, w tak wielkim kurhanie nie odnaleziono żadnych ludzkich szczątek. Badacze odkopali jedynie grobowiec, w którym znajdował się miecz. Oprócz tego odkryto żelazne narzędzia, naczynia, przedmioty wykonane z miedzi oraz duże lustro. Jego rama była wykonana z brązu i miała okrągły kształt, przypominający tarczę. Badacze podejrzewają, że ten artefakt również mógł być utożsamiany z magią i walką ze złymi duchami. Eksperci przyznają, że miecze Daku miały zazwyczaj charakter reprezentacyjny, chociaż zdarzały się takie, które były używane w walce. Kształt głowni mógł nawiązywać do smoka lub węża, a więc istot, które były w starożytnej Japonii uważane za magiczne. Japończycy wierzyli, że taka klinga pomoże im w walce. Od kilku dni internet i telewizje na całym świecie obiegają informacje o coraz częstszych przypadkach zestrzelenia niezidentyfikowanych obiektów latających. Stało się już tak m.in. w USA, Kanadzie, Chinach, Urugwaju czy Rumunii, a Mołdawia zamknęła kilka dni temu przestrzeń powietrzną. Jak podaje portal Paranormalna Polska, pierwsze wzmianki na temat działań związanych z ustawą o ochronie przestrzeni powietrznej doszły do nas z Meksyku, gdzie Generalna Dyrekcja Służb Nawigacyjnych podała do wiadomości publicznej, że wie o istnieniu UFO. Przegłosowała zmiany w ustawie, która pozwala przechwycić lub zestrzelić nieznany obiekt. Pierwsze informacje o zestrzeleniu takiego obiektu dobiegły ze Stanów Zjednoczonych. Zestrzelono nieznany obiekt nad Alaską. Dzień później wykryto kolejny obiekt latający nad północną Kanadą. Potwierdzono jego zestrzelenie. 12 lutego państwowe media w Chinach potwierdziły wykrycie UFO nad miastem Rizhoa. Tego samego dnia media poinformowały o zestrzeleniu kolejnego obiektu w kształcie ośmiokąta nad jeziorem Huron. Sytuacja robi się coraz bardziej ciekawa. Stany Zjednoczone nie wykluczają bowiem istot pozaziemskich. W internecie od razu pojawiło się wiele fejkowych nagrań, także z Polski, przedstawiających materiały sprzed lat bądź tak zwane deepfake'i. W dalszym ciągu nie pokazano jednak żadnych nagrań ukazujących szczątki zestrzelonych obiektów. Cały świat czeka na rozwój wydarzeń. Pozostaje pytanie, czy mamy do czynienia z kolejną formą manipulacji i dezinformacji? Czy naprawdę jesteśmy świadkami początków inwazji? Czy kolejny rok zaskoczy nas czymś drastycznym? Robert Bernatowicz, dziennikarz i prezes Fundacji Nautilus, która jako jedyna w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się tematem UFO, uspokaja. Raczej bym wykluczał, że jest to efekt pozaziemskiej ingerencji. Jest inna teoria. Otóż być może któreś z ziemskich mocarstw lub państw bandyckich opanowało technikę antygrawitacji lub jakiś inny napęd. Jeżeli tak jest, to niech Bóg ma nas w swojej opiece.
mówi Salonowi 24 Robert Bernatowicz. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Jesteśmy bardzo ciekawi, dajcie znać w komentarzach. Na ostatni temat porozmawiajmy sobie bardziej na luzie. Pozwólcie, że będę się posiłkował też informacjami, które udało mi się zebrać, tak żeby nie pominąć żadnego ważnego szczegółu. Porozmawiamy na temat wydarzenia, które w ostatnim czasie poruszyło polskim internetem. Niecodziennym przypadkiem rzekomo opętanej kobiety, w sprawie której interweniowała policja. Do niepokojącego zajścia doszło w małej wsi niedaleko miejscowości Nowy Tomyśl. Pierwszy raz z materiałem zetknęliśmy się jakiś czas temu na jednej z transmisji na żywo na naszym kanale na YouTubie. Chodź, historia jest. No. Chodź, historia przyjechała. Dobra, wstawaj. Jeden z użytkowników podesłał nam link do kanału Stary Franilka, na którym umieszczone były dwa materiały z interwencji policji w sprawie owej rzekomej opętanej kobiety. Sprawa nas zaciekawiła, ale postanowiliśmy jej szerzej nie komentować, poczekać na rozwój wydarzeń. Pojawiły się bowiem fakty, które rzuciły nowe światło na tę tajemniczą sprawę. Zacznijmy jednak od początku, od samego nagrania. Kiedy oglądamy je po raz pierwszy i widzimy interwencję policjantów, widzimy zachowanie tej kobiety i słyszymy niepokojące dźwięki, gardłowe krzyki i wrzaski, jakie wydobywają się z jej ust, na myśl przychodzi jedno. Ta kobieta jest opętana. Bo kto o zdrowych zmysłach zachowywał siebie się w ten sposób, a tym bardziej wydobywał z siebie tego typu gardłowe wrzaski? No właśnie, z upływem czasu zagadnienie o zdrowych zmysłach okazuje się w tej sprawie kluczowe. Wróćmy jednak do samego nagrania i przypuśćmy, że ta kobieta mogłaby być opętana. Jakie przesłanki mogłyby wskazywać, że właśnie tak było? Na pewno niejednokrotnie oglądaliście filmy oparte na rzekomo prawdziwych historiach opętań lub odsłuchiwaliście bardzo znane na całym świecie taśmy z przesłuchań, chociażby Annelise Michel. Biorąc pod uwagę tego typu materiały i zachowania osoby opętanej, jakie utarły się gdzieś w kulturze popularnej, i porównując je do zachowań kobiety z nagrań, można dojść do wniosku, że tak właśnie mogłaby wyglądać opętana osoba i opętanie w prawdziwym życiu. I że jest to jeden z nielicznych takich przypadków w Polsce. Odwołując się do trzech etapów opętania przez siły demoniczne, które możemy odnaleźć również w literaturze, można by powiedzieć, że mamy do czynienia nie z przywiązaniem, nie z dręczeniem, a właśnie z trzecim stadium zainteresowania sił demonicznych, czyli właśnie opętaniem. Czyli momentem w tym całym procesie, w którym siła nieczysta próbuje w sposób kompletny zawładnąć człowiekiem i przejąć nad nim kontrolę. Nietypowe agresywne zachowanie, nieartykułowane słowa i niezrozumiałe wypowiedzi, a właściwie ich brak, niepokojące wrzaski, krzyki, a nawet próby rzucania przedmiotów w stronę interweniujących. Takie zachowania mogłyby wskazywać właśnie na opętanie. Zasadnicza różnica polega na tym, że na materiale nie byliśmy świadkami egzorcyzmów, a wyłącznie interwencji policji i ratowników. Takie nagrania to w polskim internecie rzadkość, dlatego nie dziwi fakt, że temat został rozdmuchany na szeroką skalę. Kiedy my otrzymaliśmy nagranie, było jeszcze o tym cicho. Po kilku dniach zaczęły pojawiać się pierwsze nagrania na YouTubie analizujące ten materiał. Potem poszło już lawinowo. Temat podchwyciły również portale internetowe w całej Polsce, oczywiście z hucznymi nagłówkami. Temat rzekomo opętanej kobiety wiązano również z innymi wydarzeniami. Mówiono, że całe zajście ma związek z używaniem przez kobietę tabliczki Ouija. Żeby tego było mało, miała również użyć jej w miejscu, w którym w latach 80. pewna rodzina z miejscowości Szarki miała dopuszczać się aktów kanibalizmu, czyli w samym domu kanibali.
Jeśli wierzyć późniejszym relacjom kobiety, żadna z tych sytuacji nigdy nie miała miejsca, a informacje te zostały po prostu zmyślone. I pierwszym zasięgowym twórcą, który wrzucił analizę nagrania do internetu, był dawny policjant, aktualnie youtuber Sierżant Bagieta. Prawdopodobnie od jego publikacji materiał stawał się coraz bardziej popularny. Po tej publikacji twórca profilu Podcast Religioznawczy na TikToku Mikołaj Kołyszko nagrał film, w którym oskarża sierżanta Bagietę o bezpodstawne udostępnienie omawianego materiału z wizerunkiem kobiety bez jej zgody. Ponieważ jak wiadomo, policja ma prawo na nagrywanie interwencji, ale nie ma prawa publikować tego w sieci. Mikołaj wspomina również słowa autorki, która twierdzi, że odbiło się to negatywnie na jej codziennym życiu i poczuciu bezpieczeństwa. Kojarzycie to nagranie? Zamieścił je na YouTubie dawny policjant, obecnie najwidoczniej patoinfluencer, sierżant Bagieta. To on podpisał to nagranie jako interwencję przeciwko osobie opętanej. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że jest to osoba, która doświadczyła załamania nerwowego. Żeby było gorzej, na tym nagraniu, które zamieścił sierżant Bagieta, jest widoczna twarz tej kobiety. Jest to bezsprzecznie naruszenie artykułu 23 kodeksu cywilnego. I ktoś może to przypomnieć sierżantowi Bagiecie w sądzie. No właśnie, bo jak się później okazało, ta historia ma swoje drugie dno. My zjawiskami paranormalnymi zajmujemy się od około 9 lat. Jak dobrze wiecie, zawsze podchodzimy do nich z chłodną głową, nieco sceptycznie. I zawsze staramy się, jeżeli to możliwe, sprawdzać tą drugą stronę medalu. Szukać tego drugiego dna, tak jak było to chociażby w przypadku znanej sprawy rzekomo nawiedzonego domu w Działdowie. Tak było też tym razem. Jak się później okazało, nasz kolega po fachu, pisarz i badacz zjawisk niewyjaśnionych, Michał Stonawski, skontaktował się z kobietą, zaciekawiony jej wersją wydarzeń. Treść wiadomości, którą później zamieścił na swoim profilu na Facebooku, brzmi następująco. To wydarzyło się w Sylwestra. Nie wypiłam dużo, a wręcz dla mnie bardzo mało. Nie miałam ochoty akurat dużo wtedy pić. Narkotyków absolutnie żadnych nigdy w życiu, ani nigdy nie miałam w rękach. Nie miałam w rękach tej całej tabliczki Ouija, jak niektórzy twierdzą. Nie jestem wierzącą osobą, ale to nie znaczy, żeby plotkować o mnie w ten sposób. To, co jest pokazane w filmikach, owszem jest prawdą, ale nie jest to ponoć żadna z paranormalnych rzeczy. To jest kwestia pogłębionej depresji, stanów lękowych i być może też zaburzeń osobowości. Ale też nie jest to żadna schizofrenia. Po interwencji czułam się dobrze i wszystko wróciło do normy. Aktualnie jestem pod opieką psychologa i na papierach mam czarno na białym, że nic mi nie jest. A ludzie zaczynają u mnie różne rzeczy plotkować. Pojawiły się też groźby śmierci w moją stronę. Ludzie wypisują, co brałam tamtego wieczoru i nocy lub że właśnie wywoływałam duchy. Mamy więc informacje od samej bohaterki owych wydarzeń. Wiemy również, że DJ Palasite rozmawiał z kobietą telefonicznie i potwierdził, że ta pamięta całe zajście, ale nigdy nie było mowy o żadnych narkotykach czy korzystaniu z tabliczki Ouija i wywoływaniu duchów, bynajmniej. Był to efekt pogłębionej depresji i stanów lękowych, być może również zaburzeń osobowości. I jak sobie to wszystko analizuję, dochodzę do wniosku, że te zaburzenia faktycznie mogą być powodem całego tego zajścia, ponieważ od interwencji minęło około 1,5 miesiąca i gdybyśmy mieli założyć, że kobieta faktycznie miała być opętana, to ponownie odnosząc się do 3 etapów nawiedzenia przez siły demoniczne, te w dalszym ciągu próbowałyby zawładnąć kobietą i na pewno usłyszelibyśmy ponowne przypadki interwencji. Tymczasem kobieta komunikuje się ze światem w sposób racjonalny, udziela racjonalnych odpowiedzi, jest w pełni świadoma zajścia i czynników, które mogły nią powodować oraz żałuje, że w ogóle do tego doszło. Mamy więc kolejny przykład tego, że jedno wydarzenie interpretowane bez zaznajomienia się z jego szerszym kontekstem może przyczynić się do wyrządzenia komuś wielkiej krzywdy, a być może także zagrożenia jej życiu. Internet, jak i sami użytkownicy, bywają bezlitośni, obrzucają błotem, posiłkując się wyłącznie tym, co zobaczą w internecie. Nie zaznajmiają się z szerszym kontekstem wydarzeń i nie dociekają ich drugiej strony. Łatwo przychodzi nam oceniać, krzywdzić i hejtować, dlatego tak ważne jest, żeby próbować poznać stanowisko również tej drugiej strony, a być może będziemy w stanie nie tylko pomóc, ale i chronić życie przed koszmarem, a przynajmniej
nie czynić go bardziej zawiłym. Na temat niecodziennego przypadku z okolic Nowego Tomyśla oraz na inne tematy związane ze zjawiskami niewyjaśnionymi będziemy szerzej rozmawiać podczas niedzielnej transmisji na żywo z Michałem Stonawskim. Także już teraz gorąco Was na to spotkanie zapraszam. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym wydaniu Mystery News. No i do zobaczenia. Stary papy jeje. Stary papy jeje. Stary papy jeje. Stary papy jeje. Stary papy jeje.